Ja chciałam Ci opowiedzieć historię, która mi się przytrafiła niedawno, w czasie świąt Bożego Narodzenia. Przytrafił mi się taki moment, że napadł nas wirus i ja przez cały ten czas świąt byłam bardzo zakatarzona i straciłam głos. I przytrafiło mi się służyć do stołu, nie? I tak myślę sobie, o kurczę, nie? Że tutaj no jest to takie, jest to trudne doświadczenie, nie? Bo jest dużo gości, jest dużo takiego hałasu. No jest to czas świąt, który chcesz jakby przeżywać, nie? Cieszyć się nim. Ale mówię, dobrze, Panie Jezu, jeśli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. I później zrozumiałam, że ten plan Pan Bóg przygotował dla mnie tak niesamowicie i tą służbę do stołu wybrał mi, dlatego że ja straciłam głos i nie mogłam mówić. Więc jakby będąc przy stole z osobami, które były wokół mnie, nie mogłam im towarzyszyć rozmową. Jedyne, co mogłam robić, to służyć do stołu. I to Pan Bóg przygotował właśnie w taki sposób, że mogłam dać swoje serce, mogłam służyć w taki sposób, jak Pan Bóg chciał, nie? Że przynosić talerze, przynosić jedzenie, uśmiechać się, pytać, co chcą, pytać na migi, bo nie mogłam tego zrobić normalnie. Dlaczego Ci to opowiadam? Dlatego, że plany Pana Boga są lepsze niż nasze. I On czasami nas daje nam sytuacje, które nie są wygodne, ale daje nam te sytuacje dlatego, że wie, że one są dla nas dobre. I czasami, tak jak ja, może Ty też, nie orientujemy się w tym momencie, w którym one następują, nie? Ale orientujemy się po czasie. I dzisiaj chcę Cię zaprosić do tego, żebyś przyjrzał się swojemu życiu i zaczął wyłapywać takie momenty, kiedy Pan Bóg daje Ci właśnie takie niespodzianki, daje Ci swoją wolę, daje Ci różne sytuacje, które są dla Ciebie dobre, a w pierwszym momencie paraliżują, w pierwszym momencie mówisz, ach, nie chcę. Więc popatrz, przypatrz się swojemu życiu i zobacz, jak wiele jest tych sytuacji, jak wiele w wielu momentach Pan Bóg mówi, kocham Cię.